Pamiętacie wycieczki szkolne? Wypady do skansenów albo do kaplicy czaszek? No to jesteśmy tutaj dzisiaj. Także jeżeli przyjedziecie kiedyś na urlop do Kudowy Zdrój, bo właśnie to wszystko znajduje się tutaj, to nie w poniedziałek, bo dzisiaj jest poniedziałek, dzisiaj jest dzień, w którym kaplica zamknięta. Chcieliśmy wam trochę poprzypominać stare, dobre czasy wycieczek szkolnych, no ale niestety wszystko nam pozamykali, więc chyba pojedziemy posiedzieć w parku. From the back and drive you wild. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. Co? Średnia. Może mnie uzdrowi. Nie no, ogólnie jest pyszna woda, zdrowa. Ma w sobie trochę po smaku siarki i jajka. Zobaczcie kubeczek. O ile wstęp tutaj do tej pijalni kosztuje zetkę 50, żeby móc się napić wody, a nie ma się przy sobie kubeczka, można kupić taki plastikowo-kartonowy za jedyne 1 zł. Czysty zysk, naprawdę. Świetna. Z racji, że za bardzo nie ma czego nagrywać, to postanowiłem, że dzisiaj będę dużo gadał. No więc sprawdzimy, czy ostatnia rzecz zaliczana do tych atrakcji Kudowy Zdrój jest otwarta, czyli tak zwany szlak ginących zawodów. Ładne zwierzątka, ale pytanie, czy w czasach, kiedy ginące zawody nie były jeszcze ginące, to trzymano te zwierzątka za płotami, za kratami. Słuchajcie, szlak ginących zawodów powinien zostać zlikwidowany. Nie ma tutaj nic atrakcyjnego. Kosztuje to całe 15 zł. I za 15 zł możemy popatrzeć, jak zwierzęta cierpią za klatkami, w klatkach, za płotem. Nie mogą się biedne podrapać nawet, tylko muszą używać jakichś płotów. A potem takie wycieczki szkolne zabierają wasze dzieci, albo w ogóle dzieci, albo nas. No i co? I to jest takie zapchaj dziurę. Nie ma co robić, zahaczcie do szlak ginących zawodów. Spadamy stąd. W takim razie nie pozostaje nic innego, jak znowu wejść w trochę dzikie tereny. Więc przyjechaliśmy sobie na tor Wpowiska pod Zieleńcem. Prawdziwe torfowiska. Podobno są tutaj rośliny mięsożerne. A oprócz tego inne zwierzątka, między innymi bocian czarny i jakieś tam cietrzewie czy coś. Spróbujemy to złapać, idziemy właśnie na wieżę. Kolejny szczyt Korony Gór Polski zdobyty. Jesteśmy na Orlicy. Chociaż wygląda, jakbyśmy byli po czeskiej stronie, ale szczyt się liczy. Szybkie zdjęcie z mieną i lecimy na kolejny szczyt.
13. Góra Korony zdobyta. Nic więcej nie powiem. Aga? Ja też nic. No to żegnam się z wami. Dwa szczyty zdobyte. 14, nie, przepraszam, 13 razem. Piękne widoki, jak co dnia. Polecam wyjeżdżać w góry, cześć!